pańskich bram z sercem pełnym wdzięczności rozpoczynamy nasze niedzielne nabożeństwo, na którym chciałbym bardzo serdecznie Was wszystkich przywitać. Witam zwłaszcza serdecznie uczestników Dni Skupienia. Odbywają się one tutaj już, trwają one tu już od piątku, a właściwie od czwartku. Wczoraj mieliśmy nabożeństwo o charakterze ewangelizacyjnym, a więc witam Was bardzo serdecznie po raz któryś. Witam bardzo serdecznie zborowników zboru Betel. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości, którzy dzisiaj do nas dojechali. Witam bardzo serdecznie kaznodzieję dzisiejszego poranka, prezbitera Leszka Mochę wraz z małżonką. Witamy Was bardzo serdecznie. A nade wszystko i na koniec to zostawiłem, witamy naszego Pana pośród nas. Witamy i pozdrawiamy także naszych internautów. Tym, którzy nie wiedzą, każde nasze nabożeństwo jest odbierane przez co najmniej 10 tysięcy osób na wszystkich kontynentach świata. A więc będziecie zarejestrowani, już nie będziecie anonimowi, będziecie widziani w Japonii, w Wietnamie i tak dalej, i tak dalej. I Was wszystkich, którzy nas będziecie oglądać i słuchać, pozdrawiamy ze zboru Betel w Ustroniu. I gdy się zastanawiałem nad formułą rozpoczęcia dzisiejszego naszego nabożeństwa, przypomniało mi się pewne wydarzenie opisane przez Dzieje Apostolskie w rozdziale 19 w mieście Efes. Przybył tam apostoł Paweł, aby głosić Chrystusa Panem. A w tej miejscowości, w Efezie, dominującą rolę odgrywała Artemida, Diana efeska, uważana za boginię wszechświata. I kiedy Paweł głosił, że nie, Chrystus jest Panem, nastąpił bunt. Ludzie się zebrali na stadionie i w obronie Diany Efeskiej, bogini, przez 2 godziny krzyczeli: wielka jest Diana, wielka jest Artemida Efeska. Tak sobie pomyślałem, że warto by było, abyśmy może nie przez 2 godziny, ale przynajmniej przez jakiś czas mówili: Jezus jest Panem. Ale to za chwilę. To za chwilę. Co się dzieje wtedy, kiedy wyznajemy, że Jezus jest Panem? Pamiętajcie, my jesteśmy na obcym terytorium. Jesteśmy jak desant spuszczony na obce terytorium, którego władcą jest szatan ze swoimi kohortami, demonami. I powiada Pismo Święte, że te właśnie moce ciemności otaczają zastępy dzieci Bożych, aby walczyć przeciwko nim. I wiecie, czego się nauczyłem w życiu? Że one nie reagują na imię Kościoła. Nigdy z nimi nie walczcie imieniem Kościoła Zielonoświątkowego. To na nich nie robi wrażenia. Na nich nie robi wrażenia także żadne wielkie imię, wielki autorytet tego świata. Ale robi na nich wrażenie, kiedy wypowiadamy, wyznajemy, że Jezus jest Panem. Wyobraźcie sobie, że oto one otaczają nas. Tak, to prawda. Krążą wokół nas jak lew albo lwy ryczące. Ale jeśli wyznajemy, Jezus jest Panem, to ma im coś do powiedzenia, że głowa ich wodza, szatana, została starta. I wtedy albo w popłochu uciekają, albo się kurczą ze strachu przed imieniem Jezus. Nigdy demon nie wypowie, że Jezus jest Panem. Jeśli więc przygniata cię smutek, utrapienie, rezygnacja, apatia, podnieś głowę i zacznij wyznawać: Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. 2 godziny mamy przed sobą. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. A teraz odwróć się do swojego przyjaciela obok, z lewej i z prawej strony, i powiedz mu, patrząc w jego twarz: Jezus jest Panem.
Halleluja. 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 Tak, Jezus jest Panem. Teraz chcielibyśmy się skupić przed obliczem Pana w naszej społecznej, wspólnotowej modlitwie. Panie Jezu, Tobie dziękujemy za Twoją obecność dzisiaj pośród nas. Dziękujemy Ci, że jesteś tu jako mocarny Król Królów, Pan Panów. Dziękujemy Ci, że jesteś tu jako Ten, który starł głowę szatanowi i odniosłeś zwycięstwo. Dziękujemy Ci, że to w Twoich rękach są klucze piekła i śmierci. Dziękujemy Ci, że dana Ci jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Moc nad wszelką mocą ciemności, nad wszelką mocą utrapienia. Dana Ci jest moc nad wszelką depresją i przygnębieniem. Że dana Ci jest moc nad wszelką chorobą i wszelką niemocą. Że dana Ci jest absolutnie wszelka moc. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. Chwała Ci, że dałeś Kościołowi swojemu przywilej, prawo, aby związywał, aby rozwiązywał. Związujemy więc wszelką destrukcyjną moc, Chrystusie, w Twoim imieniu, a rozwiązujemy źródła błogosławieństwa i nad tym nabożeństwem, nad każdą osobą, która przyjechała tu związana, unieszczęśliwiona. Związujemy te moce ciemności, które dręczyły tych ludzi, a rozwiązujemy błogosławieństwo nad każdą z obecnych tu osób. Rozwiązujemy uzdrowienie i wypowiadamy Twoje uzdrowienie. Rozwiązujemy, Panie, wszelkie błogosławieństwo nieba nad tą społecznością. I niech tak się dzieje na Twoją chwałę. Halleluja. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
Widzę, że tam niektóre osoby stoją na schodach, siedzą na schodach, a tu w drugiej ławce jest jeszcze, są jeszcze komfortowe miejsca. Za darmo je udostępnimy, a więc podejdźcie. Podejdźcie podczas śpiewania następnej pieśni, o którą poproszę grupę, a podczas tej pieśni będziemy także ofiarowywać nasze dobrowolne składki na potrzeby zboru. Chciałbym się zwrócić do tych, którzy są naszymi gośćmi z okazji Dni Skupienia, z okazji Dni Opamiętania. Co kwartał zbór czyni pewien wysiłek. Pewnie zauważyliście, jak wiele osób jest zaangażowanych w to, abyście się mieli dobrze. Kucharki, które w tym momencie pozdrawiamy i którym w tym momencie dziękujemy tam na dole. Roznoszący posiłki, którym także bardzo serdecznie dziękujemy. I obsługa dbająca o higienę. Pewnie zauważyliście, że pracują wtedy, kiedy my jesteśmy tu, oni pracują. Także wam bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Całej misji Nowa Nadzieja na czele z dyrektorem bardzo serdecznie dziękujemy. Cieszycie się, że mogliście być na Dniach Skupienia? Aleluja. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ale wiecie, człowiek ma taką naturę, że lubi zachętę. I żeby zbór był zachęcony do tej usługi przez następne lata, bo to trwa już co najmniej 30 lat chyba, żeby mógł być zachęcony, to wy musicie o tym powiedzieć, że skorzystaliście. Bo jeśli niczego nie skorzystaliście, to też nam nie dodaje otuchy do dalszej służby. Ilu z was, mili goście, może powiedzieć tak, wyjeżdżam stąd ubłogosławiony. Bracia i siostry ze zboru Betel, popatrzcie. Powiada Boże Słowo, że jeśli jedna dusza na ziemi się nawraca, jest ubłogosławiona, to całe niebo się raduje. Niebo się pewnie bardziej raduje dzisiaj niż nawet my, bo zauważyli aniołowie, ile rąk podniosło się do góry. A ilu z was może powiedzieć, zostałem z czegoś, nie wymieniając z czego, uwolniony. Aleluja, chwała Panu. A czy mogę jeszcze pytanie jedno zadać? Ilu z was zostało uzdrowionych? Aleluja, chwała Pana. A więc widzicie, organizowanie tych dni skupienia ma sens. Choćby tylko jedna ręka się podniosła do góry i tak będziemy, tak byśmy organizowali następne spotkania. Muszę wam powiedzieć, zdradzić sekret. Za spokojnie dzisiaj uwielbialiśmy Pana. A wiecie dlaczego? Bo oto tutaj jest taki mały chłopczyk, który podczas naszego uwielbiania spokojnie sobie zasnął. Ktoś kiedyś zasnął także na moim kazaniu. Ale jak huknąłem, to się zerwał i podskoczył. No, a on sobie spokojnie śpi. A może to taka atmosfera błoga, że zasnął. Dobrze. Poprosimy teraz śpiewających z Częstochowy. Mamy taką grupę, nie wiem, czy to grupa, duet, nie, trio. Trio, poprosimy was, kochani, żebyście usłużyli, a po ich usłudze grupę szkółkową pierwszą i drugą, dobrze mówię, pierwsza i druga, będziecie proszeni o wyjście na wasze zajęcia. Bardzo serdecznie was witamy, dziękujemy za ten, to jest zaszczyt dla nas, że możemy tutaj być na tym miejscu, że możemy wam usłużyć. Zostaliśmy wyróżnieni z tej grupy licznych osób tutaj zgromadzonych, ale chcemy przede wszystkim oddać chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i wyrazić naszą wdzięczność wam za waszą gościnność, za waszą życzliwość, za wasze serca, za wasz wkład w ten trud, jaki tutaj wspólnie ponosicie. Niech wam Bóg z całego serca błogosławi, ze swojego ojcowskiego serca. Niech wam Bóg błogosławi i zaspokaja wszelkie wasze potrzeby. Jeżeli będziecie mieli na tyle siły, żeby dołączyć się do tej pieśni, myślę, że to nie jest trudna pieśń, to bardzo was proszę, abyście to uczynili.
Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. On Alfą i Omegą jest, Baranek Boży z Judy Lew. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. On cichy i pokorny jest, Książę pokoju Emanuel. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Zbawiciel mój. On sługa sług i panów Pan, swą miłość ofiarował nam. Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Król, Jezus Chrystus Przyjaciel mój. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Święty Duch. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Święty Duch. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Święty Duch. Uwielbiony niech będzie Pan, uwielbiony niech będzie Bóg. Ojciec, Syn i Duch, Ojciec, Syn i Duch,
Ojciec, Syn i Święty Duch. Mam wielki sentyment do zboru Betel. Jakiś czas nie było mnie tutaj z powodu moich obowiązków, ale zawsze, kiedy przyjeżdżam na to miejsce, gdzieś tam wracam do początków. Bo to Pan Bóg, tak, Pan Bóg jest autorem mojego życia i Pan Jezus, mój Zbawiciel, który mnie zbawił 34 lata temu. Ale muszę powiedzieć, że dzięki zborowi Betel, także tej wspólnocie, jestem w miejscu, w którym jestem. To tu stawiałem pierwsze kroki po moim nawróceniu, kroki mojej wiary. Powiem to otwarcie, jeszcze jest taka szansa. Pastor tego zboru za tydzień może już będzie inaczej. Już nie będę mógł tak powiedzieć, ale dzisiaj powiem. Pastor tego zboru jest moim duchowym ojcem. To na jego wykładach, to pod jego opieką duszpasterską zacząłem wzrastać w poznawaniu powołania do służby. I bardzo mu za to jestem wdzięczny. To tu w tym zborze, gdzieś 29 lat temu, poprowadziłem pierwszą ewangelizację dla młodzieży. Tam w stołówce. Pamiętam, jakby to było dzisiaj. Był styczeń, zima, śnieg. A tam w stołówce było, nie wiem, ponad 100 osób tu z rejonu zaproszonych przez Młodzież Ustrońską. I wygłosiłem pierwsze kazanie ewangelizacyjne i modliłem się o ludzi, którzy chcieli przyjąć Jezusa Chrystusa. Było to wielkie, wspaniałe nabożeństwo. A później wracałem do domu z córką pastora. I wszystko się zaczęło. Wiecie, to była taka moda wtedy, nosiło się neseserki. Ja neseserek w ręce, taki neseser, dzisiaj już się takich rzeczy nie nosi, sam bym się wstydził, choć już mam swoje lata. Z neseserkiem i z gitarą. Ręce miałem zajęte, to od razu mówię. Neseser i gitara. I wracaliśmy w Skoczowie przez rynek, padał śnieg. Coś mnie wtedy tak natchnęło, żeby zapytać, żeby powiedzieć. Wzbiłem się tak odważnie, stanąłem. No i oświadczyłem się, no tak to się chyba nazywa. Nie wiem, czy ktoś tak nam mówi dalej. Dzięki Bogu, że przyjęła, że nie dała mi kosza. Oczywiście powiedziała, że przemyśli, że się pomodli, jak to na chrześcijan wypada. Przecież córka pastora musiała się pomodlić, a więc przemyślała i jesteśmy już razem 27 lat. Służymy Bogu. Cieszymy się z tego, co Bóg czyni w naszym życiu, jak nas prowadzi. Nie zawsze było łatwo i nie zawsze było lekko. I na pewno jeszcze wiele różnych wyzwań i trudności przed nami. Ile Pan da sił, tyle Jemu chcemy służyć. Całe nasze życie jest poświęcone służbie. Dlatego mam wielki sentyment do zboru Betel i cieszę się, jak tu jestem. Kiedy widzę Was, kiedy dalej służycie Panu, kiedy ten zbór się tak dynamicznie rozwija. Przywożę Wam pozdrowienia od Jastrzębskiego Zboru, który z inicjatywy Betelu został założony w Jastrzębiu. To tam poczuliśmy powołanie, aby pojechać, tam rozpoczęliśmy naszą pracę, misję w mieście górniczym, tam do dzisiaj jesteśmy, kochamy ten zbór. Może nie jest tak liczny i tak duży jak Ustroński, ale też się rozwija, też zakładamy nowe zbory, też chrzcimy ludzi, mamy kolejny chrzest przed nami, już mamy 7 nowych osób zapisanych, ta liczba rośnie, ludzie się nawracają, cieszymy się z tego, Pan buduje swój Kościół. Pan buduje swój Kościół w różnych miejscach naszego kraju. Przywożę Wam pozdrowienia od Jastrzębskiego Zboru z życzeniami Bożego Błogosławieństwa na
ten nowy etap waszego życia zboru, po wyborach nowego pastora, aby dalej ta służba była dynamicznie prowadzona i aby się rozwijała na tym miejscu. Chciałbym też wyrazić podziękowania i pozdrowienia od Naczelnej Rady Kościoła. Cieszę się, że mogę ją reprezentować, że Bóg dał mi taki przywilej. Już trzecią kadencję pracuję w Radzie Kościoła, Naczelnej Radzie Kościoła Zielonoświątkowego. Cieszę się, że możemy służyć temu krajowi, że możemy zwiastować Ewangelię. Ewangelizacja jest priorytetem Kościoła. I powiem, że jesteście jednym z miejsc w tym kraju, gdzie tak dynamicznie prowadzona jest ewangelizacja poprzez dni skupienia, poprzez nową nadzieję. Bo to jest wielkie błogosławieństwo, jak wczoraj wieczorem, czy cały dzień praktycznie wczoraj ta sala była pełna. Niektórzy już wyjechali, niektórzy już opuścili to miejsce po dniach skupienia, ale tutaj było wielu, wielu ludzi, słuchaczy otwartych na Ewangelię, o których modliliśmy się, o ich zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie. To jest piękna sprawa, prowadzić ewangelizację. Oby nigdy nasze zbory nie zatraciły tej pasji do ewangelizacji, tej pasji do żniwa dusz w tym kraju. I za to wam dziękujemy i wierzymy, że będzie to dzieło kontynuowane, że tutaj wielu znów nowych ludzi będzie nawracało się w następnym etapie waszego życia Kościoła, waszego życia zboru. Przyjmijcie pozdrowienia, błogosławieństwa od Naczelnej Rady Kościoła i bądźcie pewni, że modlimy się i wspieramy służbę w tym kraju, także waszą służbę. Niech Bóg wam obficie błogosławi. Zostałem wczoraj poproszony, aby w kilka minut, obserwuję zegar, nie chciałbym przedłużać, choć sobie pomyślałem, a jeśli przedłużę, no to co mi zrobią? Przecież co, pobiją mnie? Nie. Muszą wybaczyć, bo chrześcijanie wybaczają. Mogę na koniec powiedzieć, że na pewno za tydzień tu nie będę, a więc będzie normalnie. Tak sobie pomyślałem, a pański to czas, Boży to czas, ale zazwyczaj staram się trzymać czasu, gdziekolwiek jestem i usługuję. Zostałem poproszony, aby powiedzieć trochę o Indiach. Prawie cały luty spędziłem w Indiach. Jestem pasjonatem misji. Kocham Indię. Jakoś Bóg moje serce ukierunkował w tamtym kraju, aby tam jeździć, aby tam głosić, aby tam zwiastować Jezusa Chrystusa. Polecą slajdy, oglądajcie, a ja przez chwilkę opowiem troszkę o tej podróży. To dzięki pastorowi Abrahamowi moje serce zapłonęło dla Indii. To niesamowity człowiek, który założył już tam 4000 zborów. Jest człowiekiem dynamitem, że tak powiem, jeśli chodzi o pracę w kościele. Usługiwałem w New Delhi w zborze, który prowadzi jego syn, to on za pianinem. Miałem okazję odwiedzić różne miejsca, tym razem począwszy od New Delhi, poprzez Orissę w mieście Kalmarunda, aż do Jakarharda, drugiego stanu w Ormaha. Później byłem w stanie Gujarat, w prowincji Govan, a także w Maharashtra, stanie w Nagpur i zakończyłem mój pobyt w Punjab pod Pakistanem w Abahor. To wszystko jest na zdjęciach, które oglądacie. Kilka takich epizodów z mojej podróży. Po pierwsze, byłem dotknięty skalą zmagań Kościoła w Indiach, pastorów. Jeden z pastorów opowiadał mi świadectwo, jak pewnego dnia jechał na nabożeństwo na rowerze w swojej miejscowości i zobaczył kobietę, która klęczała przy drzewie i biła głową w drzewo. Zatrzymał się i podszedł do niej i pyta się, co się tobie stało, co ci jest. A ona mówi, jestem 7 lat po ślubie, mój mąż śmiertelnie zachorował. Poszłam do mojego kapłana, aby coś uczynił, była wyznawczynią hinduizmu, aby coś uczynił. Kapłan mówił, musicie złożyć na ofiarę wszystko, co macie, a wtedy Bóg, któremu służycie, pomoże wam. Ona wszystko dała, wszystko dali, co mieli, zostali bez niczego, a mąż był w coraz gorszym stanie. A więc poszła do kapłana i powiedziała kapłanowi, że nic się nie zmieniło. Wtedy on powiedział, jest jeszcze jedna rzecz, musicie oddać na ofiarę waszego 5-letniego syna.
a wtedy mąż zostanie uzdrowiony. I on mówi, ale chwileczkę, poczekaj, przecież ofiara już została złożona, ja ci powiem, kto złożył ofiarę za uzdrowienie twojego syna, za uzdrowienie twojego męża, za zbawienie twojej rodziny. I zaczął opowiadać jej o Jezusie, a ona płakała. I wtedy powiedziała, czemu nie byłeś tutaj godzinę wcześniej? Mój syn już został złożony na ofierze. Wiecie, kiedy słyszycie takie świadectwa, to dopiero poczujecie, z jakimi wyzwaniami tam ewangeliści, pastorzy się zmagają. Pojechałem do Orisy. W Orisie jest wybudowany sierociniec przez zbór w Warszawie. To właśnie ten sierociniec, który wybudował zbór w Warszawie za 30 tysięcy euro. Tam jest 25 chłopców. Mogłem im usługiwać, mogłem się z nimi modlić. I tam ten zbór jest ulokowany bardzo blisko pewnego ognia przebudzenia w Orisie, gdzie przychodzi 10 tysięcy ludzi w każdy weekend na nabożeństwa. Tam ci pastorzy, których widzicie, są zaangażowani w przebudzenie w Orisie. Cuda, znaki, 6 osób zostało wzbudzonych z martwych. To są rzeczy, które przechodzą nasze wyobrażenie. W poniedziałek było nabożeństwo, przyszło prawie 300 osób tam do tego sierocińca, gdzie mogłem im usługiwać. To jest pastor odpowiedzialny z rodziną za tę służbę. Wiecie, kiedy rozmawiałem z tymi chłopcami, kiedy modliliśmy się razem, widziałem w nich życie. Te chłopaki mieszkali na śmietniskach, żywili się razem ze zwierzętami i psami. Dzisiaj się uczą, dzisiaj mają cel w życiu, dzisiaj wielu z nich chce zostać pastorami, niektórzy mają chęć na studia, Bóg uratował ich życie. Wasze wsparcie, kochany Kościele w Ustroniu, jest wielkim błogosławieństwem dla sierot i dla sierocińców i dla pastorów w Indiach. Niech wam Bóg to wynagrodzi. Niech wam Pan błogosławi. Zauważyłem pewne postawy wiary, które mało są widoczne w naszym środowisku europejskim. Ci ludzie są zdesperowani, aby ufać Bogu, aby polegać na Jezusie. Kiedy prowadziłem tutaj to nabożeństwo, byłem poruszony do głębi. Może czasami pewnych rzeczy nie rozumiem. Na przykład przynosili na nabożeństwo butelki z wodą, aby się modlić o nie. Ja patrzę, butelki z wodą, to są ci ludzie, te kobiety. Pomieszczenia były wszystkie zapełnione, wszystkie sale obok były wypełnione ludźmi, gdzie głosiłem Ewangelię. I ci ludzie modlą się o te butelki z wodą, które oni zanoszą na wsie, do domów i dają tę wodę tym chorym i oni są uzdrawiani. Ja tego nie rozumiem, ale pastor Abraham mówi, pastorze Leszku, ci ludzie są uzdrawiani i przychodzą na nabożeństwa z przebudzeniem. Pomyślałem sobie, ale przecież przynoszono chusteczki, o które modlił się jeden z apostołów. Przecież cień Piotra uzdrawiał, gdy on przechodził. A więc używają różnych metod, które może są niepraktykowane u nas, a wśród nich działają. Kiedy składali ofiarę, byłem niesamowicie poruszony, kiedy ci ludzie przynosili woreczki z ryżem. Kładli je na podium. Nie mieli nic więcej. To była ich ofiara. To było ich błogosławieństwo dla domu dziecka, dla tych sierot. Przynosili woreczki z ryżem, aby te dzieciaki miały co jeść. Wiecie, kiedy widzicie te rzeczy, możecie zobaczyć Kościół zupełnie z innej strony. Żarliwość modlitwy, ich uwielbienie. Wiecie, że nabożeństwo trwało 3 godziny, kiedy była modlitwa na koniec, już modliłem się o prawie o wszystkich ludzi. Pastor Abraham musiał bić pięścią w kazalnicę i mówi, koniec, kończymy, już czas do domu, jest już północ, kończymy, przestańcie się modlić. A u nas wiele razy na nabożeństwach musimy prosić, pomódźcie się bracia. Śpiewajcie Panu, wznieście swój głos. Nawet ci tam bałwochwalcy potrafili 2 godziny krzyczeć, niech żyje Artemida Efeska. My potrafimy krzyczeć, niech żyje Pan Jezus, niech jest Królem naszego życia, niech jest Panem wszystkiego. Powinniśmy z tych lekcji się czegoś nauczyć. Byłem poruszony także innym domem dziecka. Ten dom dziecka jest akurat w miejscu bardzo trudnym, w innym stanie. Tam jest wielka opozycja, cały czas przeszkadzają, cały czas atakują tych wierzących, którzy tam pracują. Kolejni chłopcy, którzy znaleźli tam schronienie, także z ulicy, także bez rodziców, porzuceni. Także jest to niesamowite, piękne dzieło i wsparcie wasze, podkreślę to jeszcze raz, to co posyłacie, indywidualni sponsorzy na pastorów, pomaga im służyć i oni służą z pasją Jezusowi Chrystusowi. A później była wielka konferencja w prowincji Gowan, byłem tam po raz trzeci.
bardzo zaprzyjaźniłem się z tymi ludźmi. Tam przychodziło na nabożeństwa 2-3 tysiące ludzi każdego wieczoru. Rano były spotkania dla pastorów, konferencje dla pastorów. Około 200, może ponad 200 pastorów z żonami, z rodzinami uczestniczyło w tej konferencji. Miałem tam wykłady. A wieczorem były nabożeństwa ewangelizacyjne otwarte dla tej prowincji Gowan. Przyprowadzano, przywożono ludzi niezbawionych i Bóg tam zbawiał, uzdrawiał, zmieniał życie. Wczoraj mówiłem, jak po kazaniu na temat kobiety, która cierpiała na krwotok, zapytałem, ile tu jest kobiet, które mają z tym problem. Około 100 rąk było podniesionych, około 100 kobiet podniosło ręce, że cierpi na krwotok, na tą dolegliwość od lat. Modliliśmy się i na drugi dzień pastor Abraham pyta, ile z tych osób zostało uzdrowionych, które cierpiały na krwotok. Znów las rąk, uśmiechnięte buzie kobiet. Wszystko się zmieniło od wczoraj. Już ustąpiła ta choroba. Bóg jest Bogiem cudów. Bóg ma wielką moc. Przychodziło wiele ludzi. Mogliśmy się modlić godzinami. Tutaj wczoraj też wspominałem na wykładach, że zachorowałem. Miałem niesamowitą temperaturę i dreszcze przez 3 dni. Myślałem, że dopadła mnie malaria. Nie brałem za żadnych leków przeciw malarii i tak dalej, zabezpieczających siebie tym razem. I myślałem, że dopadło mnie. Ale był to ewidentny diabelski atak, dlatego że ci wszyscy ludzie, którzy tam przychodzili, wielu z tych ludzi byli związani różnego rodzaju mocami ciemności. Tutaj macie studentów, którzy zakończyli szkołę biblijną, wszyscy ci chłopcy, było ich tam chyba 13 czy 14, wszyscy od razu po tej konferencji, gdy otrzymali dyplomy ukończenia szkoły biblijnej, zostali oddelegowani do prowadzenia nowych zborów, które zostały założone. Tam działa to dynamicznie, szybko, z poświęceniem. Wielu z nich nie ma żadnego utrzymania. Potrzebuje wsparcia, potrzebuje pomocy i znów nowe wyzwanie, znów nowe zadania dla pastora Abrahama, aby im pomóc, aby oni mogli w tych nowych miejscach służyć. A tu już są wieczorne nabożeństwa. Bóg zbawiał ludzi, zbawiał dzieci, zbawiał kobiety, zbawiał mężczyzn. Przychodzili z otwartym sercem. Każdy z nich przeżywał Boga bardzo głęboko. To było widać, to można było odczuć. To jest wielką radością, kiedy usługujesz w miejscu, gdzie ludzie chłoną Twoje zwiastowanie. To tak jak na dniach upamiętania, tak samo jest tutaj. Tu się dobrze głosi, wspaniale się głosi. Każdego wieczoru nabożeństwo trwały do północy. Ci ludzie przychodzą na nogach 15 kilometrów, dlatego nie tak szybko wracają. A więc te nabożeństwa trwały długo. I powiem wam, że kiedy wychodziłem na nabożeństwo prowadzić wykłady, na przykład w piątek rano gorączka ustąpiła, dreszcze ustąpiły, tu byłem w tym stanie właśnie, choroby. I później wracałem, wracało wszystko. I tak przez 3 dni była to taka próba, duchowa walka. Duchowy bój, jakby diabeł chciał zatrzymać głoszenie Ewangelii. Ale zwyciężyliśmy. Nie poddałem się. Do najbliższego szpitala 4 godziny jazdy samochodem. Nie masz żadnego lekarstwa. I wtedy mogłem poczuć, jak oni żyją. Jak żyją tamci ludzie, którzy nie mają dostępu do służby zdrowia, do żadnych lekarstw. Jak muszą ufać Bogu, jak muszą wierzyć, że On jest ich lekarzem. I także ja mogłem zwyciężyć. Bóg jest ten sam dla Hindusów, dla Polaków, dla Rosjan, dla Ukraińców, dla Chińczyków. Ten sam Bóg cudów, który jest dzisiaj pośród nas. Powiem wam, że gdy wyjeżdżałem z Gowan, byłem pełen radości, byłem tak szczęśliwy. Gdy wróciłem do New Delhi, już nie było żadnej choroby, nie było żadnej temperatury, nie było żadnych dreszczy, nie było żadnej gorączki. Także wiedziałem, że to była zwycięska walka duchowa. Bóg uwalniał ludzi, też opętani przychodzili. Trzeba było się o nich modlić, trzeba było poświęcić im czas, trzeba było zrozumieć ich mentalność. To jest wyzwanie, konfrontuje się z zupełnie inną religią. Hinduizm i muzułmanizm to jest główna religia, to są główne religie, trendy w Indiach. Tam jest tylko 2%, niecałe 2% chrześcijan wszystkich, nominalnych i ewangelicznych. Reszta to jest wyzwanie, to jest hinduizm, to jest muzułmanizm, to jest opór przeciwko chrześcijaństwu. 12 lutego został aresztowany przedstawiciel amerykańskich zborów bożych na lotnisku New Delhi, bo wykryli, że głosi Ewangelię, aresztowali go na 3 dni. Na tym samym lotnisku ja lądowałem chyba 4 czy 5 dni wcześniej. Ta dziewczynka oddała życie Bogu. Pamiętam ją, jak została przyprowadzona, aby oddała życie Jezusowi. Teraz wyzwanie, musiała wrócić do swojej rodziny, która jeszcze nie była chrześcijańska, ale ona przyprowadziła rodziców.
Tu później nie wiem, czy na zdjęciach to jest. Ona przyszła jeszcze raz, zupełnie inaczej ubrana. Przyprowadziła swoich rodziców na kolejne nabożeństwo. Ta mała dziewczynka. Bóg jest niesamowitym Bogiem. Wiecie, kiedy widzisz to, kiedy tam jesteś, kiedy to przeżywasz, mówisz, warto poświęcić życie Jezusowi. Służba jest czymś najpiękniejszym, co możemy robić tutaj na ziemi. Nie można tego porównać z niczym innym, z żadną pracą, z żadnym zawodem. Głosić Ewangelię, być sługą Bożym, poświęcać swoje życie. Oczywiście to są wyzwania, to są trudności, to też jest narażanie życia w takich miejscach jak Indie, ale cieszyłem się z tego, że mogę tam być. Pamiętam, jak stąd z Gowan pojechaliśmy do następnego stanu, który nazywa się Maharashtra stan, 40 kilometrów. O, tu jest ta dziewczynka, ona przeprowadziła już rodziców. Już zupełnie inaczej wyglądała. Pojechaliśmy do tego stanu w niedzielę wieczorem, po całej tej konferencji. Tam rozpoczęli pracę. Było na tej wieczornej ewangelizacji około 200 chrześcijan i 1300 Hindusów. To jest piękne zgromadzenie. Ja byłem jedynym białym i najwyższy, taka wieża pośród nich. I pastor Abraham zażartował sobie, tu jest Leszek niebezpiecznie. Ale my czujemy się bezpiecznie, bo ty tu jesteś. Jak będzie atak, to za ciebie się wezmą. Ciebie widać, ty jesteś biały, ty tu się wyróżniasz, wszyscy zwrócą uwagę na tobie. Ale nie było żadnego wydarzenia niebezpiecznego. Wszyscy ludzie byli dotykani mocą Bożą. Wielu oddało życie Jezusowi. Tam na tej ewangelizacji właśnie ja głosiłem o zbawieniu, a pastor Abraham miał drugą sesję i głosił o uzdrowieniu. Pamiętajcie, że nabożeństwo zaczęło się o 19, a więc mieliśmy dwie sesje. Już jesteśmy po całej konferencji od czwartku w Gowan, zmęczeni, ja jeszcze z tą całą moją chorobą i mamy jeszcze jeden wieczór, gdzie prawie 5 godzin trwało nabożeństwo. A później modliliśmy się o ludzi, później usługiwaliśmy im, później jeszcze zaproszono nas na jakiś posiłek. A tutaj gotowali nam właśnie Hindusi, taką kuchnię polową zrobili tam na tej prowincji Gowan. Nie wiesz, co jesz, nie wiesz, jak to jest ugotowane, nie wiesz, kto tam wkładał ręce, nie wiesz, skąd to przywieźli. Musisz wierzyć, że Pan cię chroni, choćbyś coś trującego zjadł, to ci nie zaszkodzi. Próba Słowa Bożego i to jest wyzwanie. Posłałbym wszystkich naszych pastorów wygodnych, którzy tak propagują nowoczesność, aby trochę zasmakowali prawdziwego pola misyjnego i skosztowali, jak to jest konfrontować się naprawdę w wierze z trudnościami. To jest dobra szkoła. To jest dobra szkoła. I tak tutaj ciągle jeszcze jesteśmy w Gowan, te nabożeństwa tam trwały, bardzo dynamiczne, bardzo żywe. Pan nam niesamowicie błogosławił. A więc kiedy pojechaliśmy później, będę szybciej skracał, na północ, a więc przemieszczaliśmy się bardzo, bardzo szybko, długie dystanse samolotami i samochodami. Powiem wam, że jazda w Indiach to jest jazda. Kiedy jedziesz 7 godzin jeepem, nie takim Land Cruiserem czy jakimś wygodnym, tylko takim jeepem, gdzie jest ławka w środku na takich metalowych nóżkach i deska przykryta kocem i jedzie 7 godzin po dziurach. Wiecie, to cię tak wystrzepie, że tracisz 3-4 kilogramy od razu. Najlepsza dieta odchudzająca. Jeśli ktoś chce, to zapraszam. Po prostu to jest, jedziesz 7 godzin, to nie jest długa trasa, ale drogi są tak fatalne, że po prostu musisz jechać godziny, żeby dotrzeć do miejsca przeznaczenia. Tak jechaliśmy właśnie do Orisy, takim starym jeepem, którym dojechał oczywiście, ale jak wychodzisz z niego po tych 7 godzinach, to mówisz, chwała Bogu, że możesz na nogach stanąć. To jest wyzwanie. A więc różne takie trudności oczywiście cały czas miały miejsce. Kiedy miałem kontakt z żoną, miałem też tam kartę wykupioną telefoniczną, tam są niedrogie rozmowy międzynarodowe, więc mogłem się kontaktować z żoną cały czas. Kiedy na początku znalazłem się właśnie w Gowan, to ja tam miałem takie przeżycie poprzednim razem, że mi jaszczura wyszła z toalety, kiedy na niej siedziałem i wiecie, to takie uczucie, że ci tam coś pluska i wyłazi i zastanawia się, czy to z ciebie, czy to z dołu, czy z góry, nie wiadomo skąd. I żona mnie pierwsze pyta, czy miałem już spotkanie z moją jaszczurą. Mówię, tym razem nie, bo ta toaleta była tak brudna, że chyba sama się wyprowadziła. Także po prostu takie warunki, takie wyzwania.
i trzeba w tym być. Na przykład bez ciepłej wody kilka dni, bez prysznica, bo kąpiel indyjska jest zupełnie inna. Masz wiadro z wodą, ci przynoszą i masz kubek, którym się polewasz i to jest fajne przeżycie, tego trzeba się nauczyć. A więc polewasz się wodą, musisz się namydlić, później się spłukujesz wiaderkiem na siebie, no i już po kąpieli. I tak szybko, błyskawicznie, oszczędność wody wielka. Także uczmy się, bo jak wody nam braknie, to też będziemy się tak kąpać w Polsce. Z wiaderkiem i z kubeczkiem. Piękna podróż. Powiem wam, że kiedy wyjeżdżam z Indii zawsze, to wzruszam się i dziękuję Panu Bogu, kiedy siedzę na lotnisku i czekam na mój samolot. Oddaję Bogu chwałę i tak sobie mówię, myślę, Panie, czymże ja zasłużyłem, że sprawiasz mi takie możliwości, że mogę być w takich miejscach, że mogę oglądać takie tłumy ludzi, którzy oddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi, którzy przyjmują Ciebie do swojego serca, są uzdrawiani ze strasznych chorób. Widziałem cuda w Indiach, jakich nie widziałem przez całą moją służbę tutaj w kraju, w Europie czy poza granicami kraju. Niewidoma kobieta przejrzała, sparaliżowany mężczyzna przyniesiony na takim łożu powstał. Dziecko, które nigdy nie chodziło, zaczęło chodzić. I te kobiety cierpiące na krwotok. I wiele, wiele innych cudów, które Pan uczynił, to utwierdza mnie, że Ewangelia ma tą samą moc, że Jezus jest ten sam. Ja zawsze Indię będę w jakiś sposób wskazywał. Gdziekolwiek jestem w Polsce, to zachęcam do modlitwy i do wsparcia. I także was, kochany zboże Betel, jeśli będziecie mieli dalej na sercu położone, aby wspierać misję w Indiach, wiedzcie, że tam jest wielkie żniwo. Oni kochają Polaków. Oni wiedzą, że Polacy się o nich modlą i Polacy ich wspierają. Kiedy wyjeżdżałem z Gowan, było takie wzruszające ostatnie nabożeństwo. Powiedziałem im, że jeśli nie zobaczymy się już nigdy tutaj na ziemi, to zobaczymy się w niebie. Kiedy mówisz Hindusom o niebie, o przyjściu powtórnym Jezusa, oni wstają i klaszczą i krzyczą Alleluja. U nas mało mówi się o powtórnym przyjściu Jezusa. Mało mówi się o niebie. Kasnodzieje mówią, jak najdłużej żyć na ziemi, jak być najlepiej, najbardziej zdrowym, jak mieć najwięcej pieniędzy. To jest Ewangelia współczesna. A gdzie jest oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa? Gdzie jest wyczekiwanie nieba, miejsca, w którym nie ma łez i smutku? A u nich to jest może z powodu tej biedy, doświadczeń, bólu, który przeżywają na ziemi, głównym przesłaniem. Kiedy powiedziałem im, że jak wejdę do nieba z Polakami, to zaraz będę szukał Hindusów. Mówię, zaraz was będę wszystkich szukał i przedstawię was Polakom, że to są ci, których wspierali, o których się modlili. I mówię, będziemy całą wieczność razem świętować. Halleluja. Całą wieczność będziemy się cieszyć i wywyższać Pana. I wierzę, że tak będzie. Wierzę, że jak tu jesteśmy, będziemy w niebie, tak? Amen? Wybieracie się tam, bo ja się tam wybieram. Chcecie spotkać tych pięknych Hindusów? Tych wspaniałych ludzi, którzy tyle w swoim życiu przeszli, jak świętują razem z nami przy uczcie barankowej, chcecie się z nimi spotkać, to zapraszam w tą podróż. Halleluja. Tak u siebie ostatnio usługiwałem, jak przyjdzie pochwycenie, jak Pan Jezus powróci, to wszyscy będziemy samolotami. Kiedy w Indiach się mówi, że będzie pochwycenie, oni będą samolotami, nigdy samolotu nie widzieli. Oni tylko wiedzą, że są samoloty. To Abraham im to obrazuje, że polecą do nieba, jak samoloty. Że ręce rozłożą, będą mieli swoje skrzydła, do nieba, zostaną pochwyceni. Tak mówi Biblia. Zostaniemy porwani na obłoki, tak? Amen. Bóg nas zabierze do siebie i będziemy już razem z Panem. Halleluja. I to jest nasz cel, to jest nasz koniec, to jest nasze przeznaczenie. Wiecie, znalazłem dziwny werset. Posłużę się dzisiaj, nie wiem, czy czytaliście ten werset kiedykolwiek, albo czy ktokolwiek głosił z tego wersetu kazanie. No jedynie kto mógłby głosić, to pastor Chycik. Ale zaraz mi potwierdzi, czy głosił już ten tekst, czy już go czytał na zgromadzeniu i wygłosił kazanie na ten temat. Jest to słowo z Księgi Jeremiasza, ja poproszę, aby go pokazać. Będzie pokazany z Biblii Warszawskiej, tak? A ja przeczytam ten werset z Biblii Tysiąclecia z powodu jednego słowa.
Tekst będzie taki sam, tylko jedno słowo będzie inne. Dlatego, że jestem wrażliwy, a w naszej warszawskiej Biblii jest to określenie, a chociażby z powodu tego, że mam w swoim zborze Afrykańczyka. A tam jest użyte słowo murzyn. A więc będę czytał z Księgi Jeremiasza, z 13 rozdziału, wiersz 23. I są tam ukryte trzy pytania, na które dziś postaram się krótko odpowiedzieć. I będziemy się modlić. Amen. I pomodlimy się dziś rano. I wierzę, że i dzisiaj Pan Jezus ma moc zbawiać, tak jak zbawiał podczas tych dni skupienia. Że jeśli nie pojednałeś się z Bogiem, to dzisiaj Bóg może dać ci nowe życie. Jeśli nie doznałeś jeszcze uzdrowienia, dzisiaj Jezus może ciebie uzdrowić. Bo Pan przychodzi do nas, aby nasze życie przemieniać, abyśmy doświadczali Jego mocy. Bo Bóg jest żywym Bogiem. Amen? Ten werset brzmi tak. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie? Są tutaj trzy pytania. Zauważyliście? Pierwsze pytanie, czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Jak myślicie? Zdania są podzielone. Albo czy Lampard, tutaj jest pantera, może zmienić swoje pręgi? Tak samo, czy możecie czynić dobrze wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie? Podzielone zdania? Myślę, że tak. Ilu z was postępowało przewrotnie, a już przewrotnie nie postępuje? Podnieście rękę. Szczerze? Nie kłamiecie? Wiecie, czasami ludzie w kościele kłamią. No, pastorze, jak możesz? Kłamią czasami, jak śpiewają pieśni. To już odkryłem. Bo śpiewają takie słowa, wypowiadają takie deklaracje, a później nie ma odniesienia w życiu. A więc mówią co innego, a robią co innego. My w Kościele musimy być szczerzy. A więc zastanówmy się nad tymi pytaniami. Może zaczniemy od końca. Czy możesz czynić dobrze, gdy nauczyłeś się czynić zło? Jest tutaj mowa o naszej przeszłości. W czymś wyrośliśmy. Coś nas ukształtowało, uformowało. Coś nas w jakiś sposób nauczyło żyć i postępować. Drugie pytanie, czy Lampard może zmienić swoje pręgi? Zadałbym pytanie odnoszące się do nas. Czy cechy wrodzone, dziedziczność może ulec zmianie? Ostatnie pytanie, czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, pochodzenie? Co wyniosłeś z domu? Co jest w twoich genach? Chciałbym, abyśmy przez chwilę zastanowili się nad tym, co Bóg może. Lubimy śpiewać pieśń, tak On może, wiem, On może. On wszystko może. On jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Oj, nawet się wzruszamy, podnosimy ręce. Ale kiedy konfrontujemy się z trudnościami, kiedy mamy problem w życiu, czasami okazuje się, czy nam się tak wydaje, że nie może. Że mu ciężko. Na jednym z wykładów powiedziałem, że dzisiejsze społeczeństwo zdeklasowało Boga do Boga miniaturki. Już nie mówi się, że Bóg jest wszechmogący, wszystko widzący, wszystko potrafiący. Tylko czasami ma się takie wrażenie, że ludzie tak wierzą, że Bóg jest ograniczony jak człowiek i nie może uczynić wszystkiego. Ale my tutaj w Betelu wierzymy, że Bóg jest wszechmocny i wszystko potrafi. A więc pierwsza myśl dotycząca pierwszego pytania. Czy możesz czynić dobrze, gdy nauczyłeś się czynić zło? W czym tkwi klucz? Gdzie jest główna siła? Co jest fundamentem tego, aby nasze życie zostało zmienione? Odpowiedź moja jest taka. Pozwól Bogu, by ci wybaczył twoje grzechy. Może banalne stwierdzenie. Ale bardzo ważne,
Dlatego, że dobra nowina zwana Ewangelią brzmi: Bóg wybacza. Wybaczenie Boże ma niesamowitą moc i siłę. Ludzie, którzy doznali Bożego przebaczenia, ludzie, którzy doznali mocy krzyża, bo z krzyża spływa przebaczenie. Przebaczenie ma swój fundament, ma w krwi Jezusa, ma w mocy Jezusa. Dzisiaj sloganowo często mówimy: Bóg wybacza, pomódl się, aby Ci Bóg wybaczył i wszystko jest okej. Okay. Ale nie tylko mamy się pomodlić, ale mamy pozwolić Bogu, pozwolić Duchowi Świętemu, pozwolić Jezusowi, aby przeniknął nasze życie i aby dokonał rewolucji w naszym wnętrzu, aby dokonał pierestrojki w naszym wnętrzu, aby dokonał przewrotu rządu w naszym życiu. Amen? Bóg musi zmienić nasze wnętrze i rozpoczyna się to od pozwolenia Bogu, aby mi wybaczył. Nie musisz się nigdy zastanawiać, czy Bóg chce to uczynić. Bóg chce to uczynić. Bóg ma miłość do każdego z nas. Mówiłem na wykładach, abyśmy odkryli Ojca, odkryli Boga, który nas kocha, któremu nie zależy na potępieniu nas, który uznał nas za swoje dzieci, który wyciąga ku nam swoje ręce. Biblia mówi, że jesteśmy źrenicą Jego oka, że jesteśmy Jego własnością. Teraz jakby skupiam się na myślach z moich wykładów, że należymy do Pana, nawet kiedy jestem chorą źrenicą, nawet jeśli jestem poranioną owieczką, nawet jeśli jestem zagubioną monetą, to ciągle mam wizerunek Ojca w swoim życiu, bo On mnie kocha. Bóg jest miłością. Bóg nie jest jak człowiek szybki, skory do potępienia, do odrzucenia. Bóg nie jest Bogiem, który macha ręką na człowieka, który upada, żyje w grzechu. On otwiera swoje serce i stoi z wyciągniętymi ramionami i czeka na każdego syna i każdą córkę, aby do Niego przyszli, by mógł im okazać przebaczenie. To jest łaska. To jest miłość. Możemy uciec z tego zamkniętego koła nieustannych pokuszeń poprzez moc Bożego uwolnienia, Bożego przebaczenia. Nie musisz, drogi przyjacielu, mówię to do tych wszystkich, którzy oddali życie Jezusowi na dniach skupienia, nie musisz żyć w takim zamkniętym kole. Pokusa, grzech, pokusa, grzech, pokusa, grzech, upadek, pokusa, grzech. Nie musisz żyć w takim kole, bo Bóg da ci siłę. Ten ogień Bożego życia, ta transfuzja Bożego Ducha powoduje, że jesteśmy nowymi ludźmi. Nowe stworzenie to jestem ja. Jeśli mówimy o kłamstwie, jeśli to jest prawdą i śpiewam to w kościele, to niech tak będzie. Kiedy śpiewasz: stare przeminęło, nowe życie mam. Niech to będzie prawdą. Niech to będzie Twoim fundamentem. Niech to będzie Twoim życiem. Jeśli człowiek nie przyjmuje przebaczenia, jakie Bóg oferuje mu w Jezusie Chrystusie, to nigdy nie będzie w stanie naprawdę się zmienić. Jak pozbyć się naszej przeszłości? Jak czynić dobrze, jeśli nauczyłem się czynić zło? Przyjść pod krzyż. Paść na twarz przed Panem. Przyjąć do swojego życia nowe życie. Niech do naszego ducha popłynie to życie w krwi Jezusa. Niech przemieni nas od wewnątrz. Niech uczyni nas nowymi stworzeniami. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, dziś rano jest czas Bożej łaski. Dziś rano możesz przybiec pod Boży tron, paść na kolana przed Panem i możesz powiedzieć: Boże, wybacz mi moje grzechy, przekreśl moją przeszłość, daj mi wolność, abym mógł patrzeć z nadzieją w przyszłość. Uczyń mnie nowym człowiekiem. Musisz to uczynić szczerze, pokutując przed Bogiem. To nie jest sprawa emocji, to nie jest sprawa podobania mi się czy niepodobania mi się. To nie jest tylko sprawa tego, czy lubię to, czy nie lubię tego. To jest ogromne, wewnętrzne, duchowe przeżycie, które nazywamy Bożym przełomem i czyni nas Bóg nowymi stworzeniami.
Przyjrzyjmy się przez chwilę, bo czas biegnie, problemowi naszego pochodzenia. Powiem tak, pozwól, aby Bóg cię zaadoptował. Pozwól Bogu, aby wziął twoje życie w swoje ramiona. Czyż nie jest to piękny obraz? Często o nim się mówi w kręgach chrześcijańskich, jak Bóg potrafi nieść swoje dziecko w swoich ramionach. Czasami dzieciom na szkółce obrazuje się pasterza, który niesie swoją owcę na swoich rękach. Ale mój ojciec i mój dziadek byli alkoholikami. Jakie są zatem perspektywy dla mnie? Wychowałem się w jakimś rozbitym, strasznym domu. Dziedzictwo moje, to co zostało mi przekazane, czy Lampard może zmienić swoją skórę? Jak się urodził Lampartem, to już do końca nim będzie. I z radością dziś rano mogę powiedzieć, że w naszym przypadku jest jednak inaczej. Halleluja. Bo kiedy rodzimy się na nowo, to stajemy się nowymi stworzeniami. To jest tak mocna przemiana, jakby Lampard pozbył się swoich pręgów. Niesamowite. To jest cud. Niedawno usługiwałem w kościele swoim na temat radości. I powiedziałem, że naszym największym bodźcem do radowania się powinno być to, że jestem zbawiony. Że moje imię zapisane jest w niebie. Bo wiecie, dzisiaj ludzie mają tendencję do szukania przyjemności. Swoich ziemskich, ludzkich przyjemności. I kiedy tych przyjemności nie ma, kiedy nie ma tego, co by chcieli, ich zachcianek spełnionych, nie umieją się radować. I to nawet widzę u chrześcijan. Pan Jezus powiedział wyraźnie, nie z tego się radujcie, że złe duchy są wam poddane, ale radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane gdzie? W niebie. Amen? To jest źródło naszej radości. A dlaczego nasze imiona są zapisane w niebie? Dlatego, że zniknęły nasze pręgi grzechu. Amen? O, halleluja! Oto w naszym przypadku jest inaczej. Możemy być nowymi stworzeniami, zrodzonymi z Ducha Bożego. Otrzymujemy nowe życie. Jakby to określić tak najbardziej wymownie? Powiem tak. Życie samego Boga zostaje dane w nasze wnętrza. Amen? To jest coś. To jest dopiero jazda, jak mówi młodzież. To jest dopiero przeżycie. To jest dopiero lanc. Już nie nadążam za tymi młodzieżowymi określeniami. Wymyślają. Później ja, stary człowiek, słucham ich i mówię, o co im chodzi? Ktoś pomyśli, o czym on mówi? Wiecie, niedawno byłem w Katowicach, jakiś czas temu, i miałem spotkanie z Radą Starszych i był tam pastor Ferdynand Karel. Znacie pastora Ferdynanda Karela z Katowic, założyciela zboru? Pastor Ferdynand Karel 2 tygodnie chyba temu obchodził 90-lecie swoich urodzin. 90 lat. Swoją młodą żoną niedawno poślubioną, bo owdowiał, jeździ po Polsce, śpiewa w duecie i głosi Boże Słowo. I kiedy byłem na tym spotkaniu, on miał wtedy 89 lat. I pytam się pastora Karela, jak się czujesz, kochany nasz bracie? A on mówi, Leszku drogi, byłem na badaniach okresowych, wszystko mam BD, bardzo dobre. Tylko słuch mi nawala. Ja mówię, to tak jak u mnie. Bracie, to tak jak u mnie. Dlatego czasami nie rozumiem, może nie dosłyszę tych młodzieżowych nowych określeń. Ale jedno wiem, że to Boże nowe życie pewnego dnia zostało włożone w moje wnętrze.
I wiem, że od tego dnia, od tego momentu mojego spotkania z Bogiem stałem się nowym człowiekiem. Od razu zaznaczę, niedoskonałym, ale nowym. Myślę, że wiele osób może to potwierdzić, moich najbliższych. Moja mama, która tu jest, że od 16 grudnia, 34 lata temu, zaczęła mieć nowego syna. Amen? Nowego człowieka, nowe stworzenie. Moja żona, która żyje ze mną codziennie, może powiedzieć także to samo. Mówię to z wiarą. Bo wiecie, to tak najlepiej się sprawdza prorok w swoim domu. Tak? O, jak pięknie jest w kościele sobie tutaj stanąć z rękami w górze i mówić chwała Panu Bogu na wieki wieków. Jakim jestem fajnym chrześcijaninem. Ale to tak naprawdę w domu, w codziennych naszych zmaganiach, w codziennych naszych wyzwaniach, dopiero testujemy, smakujemy mocy nowego życia. I wtedy dopiero wiemy, czy to DNA Bożego Ducha jest w nas, to Boże życie w nas. Musimy się tego uczyć. Ale kiedy przyjmujemy Boże przebaczenie, to otrzymujemy zupełnie nowy zestaw genów. Podoba się wam to? Geny zostały nam przekazane, zostaliśmy dziedzicami, wzięliśmy spuściznę może naszych nierozsądnych rodziców, może ojców, którzy byli alkoholikami, dziadków, którzy może zajmowali się magią, czarami i wróżbiarstwem, ale kiedy przychodzimy do Jezusa i odcinamy się od starego życia, nasze pręgi znikają, halleluja. Oto Boże geny zaczynają wypełniać nasze wnętrze. Stajemy się wtedy Bożymi dziećmi. A kiedy następują te zmiany? Zadasz mi pytanie. Po prostu Duch Boży pomaga nam, że zaczynam myśleć jak Syn Boży. To jest ważne. Szybciutko. Boże Słowo. Albowiem ci, którzy żyją według ciała, myślą tak, jak pragnie ciało. Ci zaś, którzy żyją według Ducha, czynią to, co jest z Ducha, mając Jego geny w sobie. Tymczasem to, czego pożąda ciało, prowadzi do śmierci. To zaś, ku czemu zmierza Duch, daje życie i pokój. Po drugie, kiedy zaczniesz żyć jak Syn, Bóg daje siłę, abym żył jak Boży Syn. W liście do Rzymian czytamy, lecz wy już nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, to nie należy do Niego. Lecz jeśli przebywa w was Chrystus, to ciało wprawdzie jest umarłe z powodu grzechu, ale Duch żyje dzięki usprawiedliwieniu. Mogę żyć jak Syn. Po trzecie, mogę iść tam, dokąd prowadzi mnie Boży Duch. Jeśli bowiem będziecie żyć według ciała, z pewnością pomrzecie, ale jeśli mocą ducha będziecie uśmiercać uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. To jest to nowe DNA w nas, nowe życie. I ostatnia myśl, i będziemy się modlić. Problem środowiska. Pozwól Bogu, by cię uzdolnił. Jestem Etiopczykiem, bo mieszkam w Etiopii. Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę? Gdybym miał inne pochodzenie, lepsze środowisko, to na pewno wszystko byłoby inaczej. Wiecie, że czasami słyszę takie określenia. No tak, powiesz, gdybym mieszkał w innym miejscu, wśród innych ludzi, to miałbym szansę, byłoby łatwiej. Prawdopodobnie tak. Może i masz rację. Ale na pewno słyszeliście tą historyjkę, ona często jest powtarzana, że u sąsiada trawa jest zieleńsza i powiem wam, że to jest mit. To jest mit. Dlatego, że Bóg jest w stanie wesprzeć cię i uzdolnić do tego, abyś odniósł sukces i miał pomyślność tam, gdzie jesteś tu i teraz.
Nie wszyscy z nas mogą zmienić miejsce natychmiast. Ale tam, gdzie jestem, mój Bóg jest ze mną. Jakie przykłady? Popatrz na Józefa. O nim też mówiłem w wykładach. Józef miał Boże przeznaczenie. Syn Jakuba. Miał obietnicę od Pana, ale nim dotarł do pałacu, w którym zrealizował Bóg swoją obietnicę, przeszedł przez wiele dolin doświadczenia i był w miejscach, w których w ogóle nie powinien być. Zastanawiam się, kiedy czytam ten fragment, ile razy Józef musiał myśleć, co ja tutaj robię. To nie jest miejsce, w którym ja powinienem być. Ale wierzę, że Józef stawał przed Panem i mówił, Panie, dziękuję Ci, że mnie prowadzisz. To jest tylko stan przejściowy. To jest tylko chwila. Ja wiem, że Ty masz dla mnie przygotowane rzeczy, które obiecałeś. Popatrz dalej. Dziewczynka, która znalazła się w niewoli babilońskiej. Małe dziecko. Jakże mogła być sfrustrowana. Ale Biblia mówi, że kiedy tylko zdarzyła się sposobność, to ogłosiła Naamanowi, że jej Bóg wśród ojców w jej ziemi jest Bogiem cudów. W tym miejscu potrafiła Jemu wierzyć i Jemu służyć. Popatrz na Daniela, jego przyjaciół, jego bliskich, którzy byli z nim. Mieli mądrość 10 razy większą niż wszyscy mędrcy i magowie w Babilonie. Też byli w miejscu, które nie było im przychylne. Nie było sympatyczne. Bóg chce błogosławić nas w miejscu, w którym jesteśmy. Możesz zakwitnąć tam, gdzie na razie jesteś zasadzony. Bóg może dać Ci moc w miejscu, w którym żyjesz. Może to nie jest miejsce łatwe, może to nie jest miejsce wygodne, ale Bóg jest z Tobą. I na koniec, przed modlitwą, zrobię pewną deklarację. Bardzo lubię ją robić. Bardzo ta deklaracja i to wyznanie podobało się w Indiach Hindusom, kiedy to zrobiłem. Bo powiedziałem wszystkim tym, którzy oddali życie Bogu, którzy doznali Bożego przebaczenia, którzy otrzymali DNA Bożego Ducha, którzy teraz pozwolili Bogu, aby ich uzdolnił do nowego życia. Powiedziałem im tak, że są bogatsi niż milionerzy. I teraz powiem to samo całemu zgromadzeniu Betel w Ustroniu. Czy wierzysz, że jesteś bogatszy niż milioner? Ha. O czym ty, pastorze, mówisz? Ja ledwo na chleb mam pieniądze. To nie ma znaczenia. Zaraz wam udowodnię, że jesteśmy bogatsi niż milionerzy. Bogatsi. Bo wcale nie musisz mieć dużo pieniędzy, aby być bogatym. I to jest jedynie możliwe w Królestwie Bożym. To jest jedynie możliwe, kiedy pozwalamy Bogu, aby zmienił nasze życie. Może zacznę tak. Prawdę mówiąc, istnieje wiele rzeczy, które nie można kupić za żadne pieniądze. Chcę, abyście to wiedzieli. Są rzeczy, które nie kupisz za żadne pieniądze, choćbyś miał ich w bród. Za pieniądze możesz kupić śmiech, ale nie radość. Słuchaj mnie uważnie przez chwilę. Za pieniądze możesz kupić piękny dom, ale nie szczęśliwą rodzinę. Za pieniądze możesz kupić partnera, ale nie małżeństwo. Możesz kupić łóżko, ale nie spokojny sen. Możesz mieć mnóstwo różnych luksusowych rzeczy, lecz być rozbitym bez zadowolenia w życiu. Możesz kupić pobyt w renomowanym szpitalu, ale nie zdrowie. Możesz kupić wykształcenie, lecz niekoniecznie mądrość. Możesz posiadać najbardziej popularną religię, ale nie niebo. Dlatego możemy dziś powiedzieć, że chrześcijanie to najbogatsi ludzie na całej planecie. Apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, że
albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. A potem dodaje, a tak ubogaceni we wszystko. Halleluja. Wiecie, że ja się tak czuję? Że jestem ubogacony we wszystko. Nie mam konta, na którym mam zabezpieczenie. Nawet nie mam swojego własnego domu czy mieszkania. Mieszkam w kościele. Ale wiem, że jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Że jestem usatysfakcjonowany. Bo otrzymałem zbawienie, które jest bezcenne. Pokój umysłu, którego świat nie może zdobyć za żadne pieniądze. Radość, która jest zupełna i często mam jej aż do przelewu. Wiarę, która może góry przenieść. Doświadczyłem przebaczenia, prowadzę błogosławione życie. Jestem częścią Kościoła, wspólnoty, braci i sióstr, wielkiej Bożej rodziny. I to powoduje, że moje serce pląsa z radości i czuję się bardziej bogato niż największy milioner. Po prostu jestem szczęśliwy. I to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie. To wszystko jest w Nim. Jaka na koniec będzie nasza decyzja? Jak zakończymy ten zjazd nowej nadziei? Czy pochylimy jeszcze raz nasze głowy przed Panem? Czy uświadomimy sobie jeszcze raz, jak wielkie źródło Bożego życia płynie dzięki Bożej łasce, dzięki mocy krzyża, dzięki obecności Chrystusa? Czy dzisiaj poczujemy się tak dobrze w Jezusie, bez względu na okoliczności, bez względu na trudności doczesne? Te rzeczy są ważne. Bóg jest nimi także zainteresowany. To nie jest tak, że ja przekreślam potrzeby, które macie. One są ważne. Potrzeby moje są ważne. Ale wiem także, że w Jezusie mogę doznać zaspokojenia, zaopatrzenia. Ubogacony jestem we wszystko. Biblia mówi, że otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy do życia i do pobożności. Dzięki Bożej łasce. Dzięki Jezusowi.